Piątek 11 sierpnia 1944 roku. Rano po mszy świętej siostry, które zeszły na dół, by z narażeniem życia doić krowy i dać trochę pożywienia dobytkowi, powróciły z żałosną wieścią, że bomba rozbiła oborę i poraniła krowy. Zwłaszcza jedna ciężko ranna już dogorywa. Matka wielebna kazała ją ofiarować komendzie Armii Krajowej, która stoi obok nas w szkole. Dar był entuzjastycznie przyjęty i zaraz żołnierze specjaliści pobiegli ją oprawić. Część mięsa przynieśli nam wspaniałomyślnie. Bardzo się przydało, bo na tylu ludzi wychodzi dziennie moc produktów, a niestety nie widać końca. Zapowiedziana pomoc angielska jest minimalna. Wczoraj była wielka radość, bo trochę zrzutów broni i amunicji spadło. Ale co to znaczy wobec szalonego braku broni? Bolszewicy, którzy już byli na przedpolach Pragi, gdzieś się podziali, wcale już nie słychać artylerii frontowej, która w początkach sierpnia huczała po całych nocach. Wpadł ojciec Leonard Hrynaszkiewicz, jezuita. Ma tu na rybakach swych żołnierzyków, którym kapelanuje. Nadrabia miną, opowiadając o bohaterstwie swych chłopców, ale naprawdę i on już wyczuwa tragizm położenia Warszawy. Szpital oddał nam jedną wielką przysługę, a mianowicie zniósł kategorycznie przebieganie łączników i sanitariuszy przez ogród i klasztor na nowe miasto dla większego bezpieczeństwa szpitala. Usunął również znaczną część ludności z rybaków, polecając im powrócić do swych mieszkań. Wobec tego, że niebezpieczeństwo jest coraz większe, dzielna matka zakrystianka przy pomocy sióstr zniosła dziś ornaty i aparaty królewskie do piwnicy pod chórem aby choć najważniejsze rzeczy uchronić od zagłady, bo piętro prawie nie do uratowania.